Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Stanisław Chmielewski. Witaj, Stasiu. Dzień dobry, Julio, witaj. Jaki poważny. Stanisław, ochroniarz na każdej możliwej gali frikowej. Dzisiaj już miałeś poważną interwencję z Bagietą oraz Jasiem Kapelą. Mnie to bardzo zdziwiło, że ty nawet, wiesz, rozmawiałeś sobie z kimś i byłeś szybszy niż ten Bagieta, który na niego się czaił 2 sekundy. Jak ty to robisz? To tak jak w tej chwili, rozmawiam z tobą, ale moje lewe oko obserwuje przestrzeń dookoła. No tak się da, ty rozumiem, że się wyuczyłeś, tak? Patrzenia. Wyuczone, tak. Co jest najtrudniejsze w pracy ochroniarza? No właśnie... Podzielność uwagi masz opanowaną. Podzielność uwagi, tak? Podzielność uwagi. No i wydaje mi się, że w świecie frików przydaje się znajomość konfliktów między poszczególnymi zawodnikami. A jeżeli chodzi właśnie o zawodników, czy ty nie wolałbyś być ochroniarzem jednego zawodnika i po prostu go ochraniać? Tylko wiesz, na całej gali chronić wszystkich? Nie, będę się dzielił ze wszystkimi. Czyli jest wojna, ojo, Stasia. Tak, jest wojna. A czy dostałeś jakąś propozycję, żeby ochraniać jakiegoś zawodnika? Tak, czasami robiłem komuś prywatną ochronę, ale raczej wolę po prostu tak ogólnie pracować przy całości w danej organizacji. Czy nie był to czasami Scarface, który miał zakaz wjazdu do Warszawy? Nie. Scarface. Nie. Ale był to ktoś z tutaj teraz walczących? Też, ale nie mogę zdradzić, bo jakby jak jestem z taką osobą, robię ochronę osobistą takiej osobie, to nie widać mnie. I uważam, że każdy ochroniarz, który robi taką ochronę osobistą jakiejś tam gwieździe, tak, znanej osobie, powinien być niewidoczny. A czy ty znałeś się wcześniej prywatnie z ochroniarzem oszusta z Tindera? Nie, poznaliśmy się dopiero przy okazji kręcenia traileru do Prime'u 2. Ochroniarz to taka poważna funkcja, taka... No wiesz, że jak patrzysz się na tego człowieka, to widzisz po prostu, że on jest ochroniarzem, on jest groźny, on jest poważny. A Piotr grał w filmie, gdzie wszyscy go mogli zobaczyć, wiesz, od takiej innej strony. Czy według ciebie to jest okej zachowanie ochroniarza? To ja nie chcę jakby oceniać. Nie chciałbym oceniać, dlatego że w tej chwili pracuję dla Prime'u, on się bije w Prime'ie, a to co on zrobił, niech on sam wewnętrznie oceni. Okej, ale czy ochroniarz może być oszustem według ciebie? Każdy może być oszustem. Nawet dziennikarka. Wszyscy mogą być oszustami, ale czy on w ogóle, czy wtedy on zasługuje na miano właśnie takiej gwiazdy? W sensie, chodzi tobie o to, że jakby ktoś jest oszustem, a później jest kreowany na gwiazdę i trzyma prawo do tego, żeby być gwiazdą, tak? No wydaje mi się, że nie znam jakby całej historii ochroniarza oszusta z Tindera, ale jeżeli rzeczywiście ktoś kogoś oszukał, a później jest kreowany na gwiazdę, no to chyba nie fair. Czyli ty nie oglądałeś tego filmu? Nie, jeszcze nie i chyba nie zamierzam. Nie, jakoś... Za dużo się nasłuchałeś dookoła, żeby to oglądać? Tak, za dużo się... Nie. Słyszałem opinie, recenzje i to mi wystarczy w zupełności. A czy ty jako ochroniarz nie chciałbyś kiedyś wejść do klatki? Odpowiem na to pytanie tobie po raz kolejny, że może i bym chciał, ale z pewnych względów nie mogę. Okej, a czy jest taka kwota, która by była w stanie cię do tego przekonać? Bo na przykład z tego, co kojarzę, Kamil Budda powiedział chyba, że jest to 5 milionów złotych. Czy ty byś za takie pieniądze mógł zrezygnować z tego, dlaczego teraz nie możesz, czy totalnie nie ma takiej opcji? To znaczy wiadomo, że duża kwota, 6-0, szczególnie kusi każdego, ale skoro mówię, że z pewnych powodów nie mogę wejść, a później zgodziłbym się za dużą kwotę, to kim bym był? Czy pieniądze to pieniądze, Staś? No nie, ale skoro już powiedziałem stanowczo nie, to nie, pomimo wysokiej kwoty. Bardzo przykro. No być może wiele osób mnie pyta o to, czy nie chciałbym zawalczyć, nawet tam jakieś tam wstępne propozycje były, ale no naprawdę nie mogę o tym mówić przed kamerą, dlaczego nie,
mam nadzieję, że to rozumiesz. Tak. Może jakieś takie moje męskie marzenie chciałoby wejść do klatki, chociaż raz sobie zawalczyć, tak? No ale nie mogę. A jeżeli chodzi o zestawienia na Prime, mamy takie 3 zestawienia, gdzie jest bardzo duża różnica i wzrostu, i wagi. Jeżeli chodzi o całą galę Prime 2, która według ciebie z walk będzie taka warta wykupienia w pay-per-view? No, zaczniemy od strony sportowej. Norman Park z Szulim. No, wydaje mi się, że to będzie dobra bitka. No, jestem ciekawy zestawienia ochroniarza oszusta Stindera z Wrzoskiem. Wrzoskiem, tak? Bo rzeczywiście tutaj Wrzosek jakby nie ma nic do stracenia, bo jeśli zostanie trafiony przez Piotrka, to nie ma nic do stracenia. Wielki chłop go uwalił, tak? A jeżeli jeżeli Wrzosek wygra, no to dla Piotrka będzie to wstyd. Wstyd później jeszcze pójdzie echo, że wielcy ochroniarze do niczego się nie nadają. Ale wiesz, to będzie jego pierwsze starcie w klatce. Czemu wstyd? To znaczy, no, że pokonał go ktoś o połowę mniejszy, o połowę lżejszy. Ale doświadczony 100 razy bardziej. Nie tak, no, wzrost, mięśnie nie walczą, tylko doświadczenie, technika. No na pewno jakoś wydaje mi się, że będzie męskie ego urażone Piotra, jeżeli Wrzosek go tam... Nie chciałbym tu naprawdę, bo to jest wielka niewiadoma, kto wygra tą walkę. Nawet nie jestem ani za jednym, ani za drugim, po prostu niech wygra lepszy. W innych walkach jakoś tam mam swoich tam nie tyle faworytów, co wolałbym, żeby wygrała dana osoba, tak? A tutaj naprawdę jestem ciekawy tego zestawienia. Będąc ochroniarzem na właśnie takich galach, gdzie pojawiają się gwiazdy, influencerzy, ludzie po prostu znani, z perspektywy czasu poszedłbyś w innym kierunku do innych ludzi ochraniać, czy zostałbyś jednak tutaj? To mi odpowiada. To mi odpowiada. Jestem tu już kilka lat w tym świecie i powoli będę jakby nie tyle co kończył, ale po prostu przez chwilę byłem prawie w każdej organizacji. Było mnie wszędzie pełno i moja głowa stwierdziła, że za dużo tego wszystkiego i zostaję przy Fenie, bo byłem w Fenie, Prime, jest Armia. No nie chcę tu innych jakby gali reklamować, ale przy 3 organizacjach zostanę i to mi wystarczy. Jeżeli chodzi o ten cały świat i otoczkę, to się dzieje na backstage'u. Co ciebie najbardziej zdziwiło, czy w ogóle coś ciebie zdziwiło, jeżeli chodzi o zachowanie tutaj ludzi takie poza kamerami? Nie tyle co dziwi, co irytuje, że dużo osób problem ma wtedy, gdy widzi kamerę. I to już jest delikatna irytacja. Dziękuję tobie bardzo, Stasiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo.